Z najnowszych badań wynika, że kryptowaluty stają się kluczowym czynnikiem w nadchodzących wyborach prezydenckich w USA. Badania wskazują, że 77% wyborców oczekuje, aby kandydaci posiadali solidną wiedzę na temat blockchaina oraz kryptowalut. Fiona Mary, dyrektor zarządzający Ripple w regionie Azji i Pacyfiku, zaznaczyła, że Singapur stał się kluczowym centrum jego globalnej sieci płatności, obsługując ponad 50% przepływów w aktywach cyfrowych firmy. XDC Network wkrótce uruchomi XDC 2.0, nową wersję swojego mainnetu, która ma przynieść szereg usprawnień, w tym zwiększenie bezpieczeństwa transakcji. Giełda OKX ogłosiła, że 8 października usunie kilka par handlowych altcoinów. W sporze prawnym między Coinbase a SEC sąd apelacyjny zakwestionował decyzję regulatora o odrzuceniu petycji giełdy o jasne przepisy dotyczące kryptowalut. Spalanie tokenów Shiba Inu rośnie o ponad 300%. Na to oraz dużo więcej artykułów zapraszam na stronę otocrypto.pl. Dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał, w szczególności na YouTubie. Pozdrawiam.